Witam wszystkich w komiksowym kąciku w Radio Afera, czyli audycja prosto z kadru. Przed mikrofonem Filip Bąk, za sterami Wojtek Iwanik. I dzisiaj po raz pierwszy taki duet. Dlatego podkład jak zwykle zmieniony, ponieważ jak jest nowy realizator, nowy przynajmniej dla mnie, dla was, dla tych, którzy słuchają na co dzień Radio Afery, to pewnie wszystkich kojarzycie elegancko. Także to słychać, że jest tutaj nowa osoba, wprost z kadru. Sobota, godzina 15:05. O tej porze roku to dochodzi do pewnych podsumowań, co się wydarzyło w 2013 roku, jakie są plany poszczególnych ludzi, wydawców na 2014, na ten następny rok. No ale dzisiaj akurat jeszcze do takich podsumowań nie dojdzie. Zaczniemy je w styczniu, ponieważ żeby tak rozpocząć ten 2014, to trzeba sobie nakreślić jakieś cele, no i będziemy po kolei gościć różnych ludzi. Dzisiaj temat taki, do którego przymierzałem się już od 2 miesięcy co najmniej, powiem szczerze, chodzi mi po głowie, już go nawet zacząłem raz w studiu nagrywać, ponieważ chciałem się podjąć takiego tematu, tanie komiksy. Ponieważ komiksy są zazwyczaj drogie, no nie ukrywajmy, są albumy, które mają cenę okładkową powyżej 100 zł na przykład. No i ludzie zastanawiają się, no wiem, panie, 100 zł za komiks, to ja tyle nie dam, to ja za film nawet nie dam. No komiks to jest taka złośliwe medium, że no tam jest dużo pracy takiego rysownika, prawda? Jak jest jeszcze w kolorze całość, no to jednak jak mamy 100 stron, to no kolor przez to wychodzi dużo drożej. To nie jest gazeta, to nie jest książka, chociaż jest tak opodatkowane jak książka. No i tanie komiksy. Temat dosyć trudny. W różnych forach w internecie ludzie przekrzykują się, że więcej tanich komiksów, że w ogóle komiksy są za drogie, że nie można wszystkiego ogarnąć. No okej, racja. Nie można wszystkiego ogarnąć. Z tej strony można podsumować rynek komiksowy, że jest na tyle rozwinięty, że nie można mieć wszystkiego. To jest jakaś pozytywna cecha. Ale a propos albumów, tych droższych. Dzisiaj o nich nie będzie praktycznie nic w audycji, aczkolwiek warto zaznaczyć, że no były już takie eksperymenty, mam tutaj na myśli Mandragorę, wydawnictwo Mandragora oraz wydawnictwo Dobry Komiks, którzy to rzucali zeszyty. Jak to w latach 90. pamiętamy, w kioskach były TM Semiki, co miesiąc nowe przygody Batmana, Spidermana, Supermana i tam innych kolejnych superbohaterów, to później parę lat temu, a parę lat po zniknięciu TM Semika, to pojawił się kolejny pomysł, żeby tanio dawać czytelnikom komiksy w formach zeszytowych. Jak się okazało, no nie łyknęli tego Polacy. Bardzo mi szkoda, ponieważ to były dobre, ciekawe pozycje, jak na superhero oczywiście. Teraz mamy wielką kolekcję Hachette. Nie, to jest wielka kolekcja komiksów Marvela. Długa nazwa, w każdym razie Hachette. Doszło do tego, że nie opłaca się wydawać zeszytów, więc te wszystkie zeszyty, te wszystkie historie, które można śmiało byłoby podzielić na drobne albumy, albumiki, zeszyty, to daje się w zbiorcze i to wychodzi taniej. I to jest taki paradoks, że z jednej strony mówimy o albumach, że albumy są drogie, 100 zł, okej, ale jakbyśmy mieli ten sam album, tą całą zawartość katować w zeszytach, to wyszłoby jeszcze drożej. A jeszcze drożej by wyszło ściąganie tego ze Stanów. Tutaj akurat na przykładach komiksów amerykańskich cały czas. Także wbrew pozorom te komiksy jednak pomimo wysokiej ceny są dopasowane tak, że jednak no jest to siłą rzeczy taniej. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, dzisiaj o tych wielkich, sążnistych tomiszczach będzie niewiele. Dzisiaj chciałem jakby wrócić do idei tej całej audycji, cyklu audycji praktycznie, czyli nie dość, że popularyzować formę komiksu, medium wśród was, ponieważ ja jestem świadom, że wy lubicie czytać komiksy, tylko nie wiecie, co jest fajnego na rynku polskim i wam kojarzą się praktycznie tylko i wyłącznie z superhero albo z mangami. Jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo ciekawych na dobrą sprawę i to jest zadanie popularyzatorskie audycji, a zarazem też namawiam was, żeby ten rynek tych polskich twórców zwłaszcza wspierać.
No i tak na dobrą sprawę to jest złośliwość chyba każdego prowadzącego audycję, ponieważ na godzinę, na moment przed wyjściem z domu i przejechaniem tutaj, to pojawiają się multum pomysłów, że kurczę, od 2 miesięcy zbieram materiały i nagle na godzinę przed audycją, kiedy już jest to największy stres, ta spinka, to człowiek uświadamia sobie, że może jeszcze to powiedzieć, to przynieść, to zaprezentować i wyszłoby na to, że godzina to jest za mało. Ale okej, dzisiaj spróbuję się streścić i zaprezentować wam komiksy, które są tanie, bardzo tanie. Z tego co widzę, to wszystkie te, które przyniosłem do radia, to są komiksy polskie, więc tym bardziej w jaki sposób, w tani sposób możecie każdy z was indywidualnie wspierać polskich twórców, którzy mają coś, nie coś w końcu do zaoferowania. Ale to już za chwileczkę, na razie Wojtek wam puści pierwszą nutę. Jeszcze wracając do tych grubych, sążnistych komiksów, to warto nadmienić jeszcze jedną rzecz, że tylko debile kupują komiksy po cenach okładkowych. Tutaj nie chcę podawać żadnych nazw sklepów, czy to normalnych, lokalnych, czy internetowych, aczkolwiek w tych wielkich miejsca, gdzie są książki, płyty, filmy, wszystko, też są komiksy, tam jak kupujecie, to się nie opłaca. Na dobrą sprawę, wszyscy w środowisku komiksowym są świadomi tego, że są pewne też promocje. I na dobrą sprawę, jak pójdziecie do sklepu, w każdym dużym mieście w Polsce jest jakiś sklepik komiksowy, gdzie po prostu księgarnia komiksowa, tylko i wyłącznie tam się ludzie znają. I dość, że potrafią wam dobrać pozycję, która jest bezpośrednio idealna dla was, tak to powiem, to jeszcze zazwyczaj oni są świadomi tego, że w internecie jak ktoś po prostu komuś zależy, no to kupi gdzieś taniej, więc można też się dogadać. Także na dobrą sprawę to, że jest okładkowa X, to jest tak na dobrą sprawę umowne. Zaufajcie mi, można to wszystko ze spokojem kupić dużo taniej niż jest to na okładkowych, na okładce komiksu. No, zazwyczaj najlepszym miejscem są konwenty komiksowe, na które was serdecznie zapraszam, ponieważ na owych konwentach można bezpośrednio od wydawców dostać komiksy. Jeszcze taka informacja, ponieważ jeśli już mówimy o konwentach, to niedługo będzie Pyrką w Poznaniu. Niedługo, za 3 miesiące. 21-23 marzec. Będzie blok komiksowy, za który odpowiedzialny jest Wojciech Nelec. I prosił mnie, żebym coś szepnął. Oczywiście będę przypominał jeszcze nie dziś, znaczy za tydzień, za dwa i w ogóle, że ten blok komiksowy już coraz bardziej powstaje, jest coraz bardziej ciekawy i ludzie, którzy chcą się zgłaszać i w ogóle mają jakiś pomysł, to wciąż jeszcze mają okazję do Wojtka Nelca. Myślę, że na stronie Pyrkonu tam ze spokojem wygooglujecie konkretnie do namiary i ze spokojem możecie zacząć prowadzić rozmowę. Okej, przejdźmy teraz do komiksów. No temat w końcu brzmi, że właśnie w jaki sposób można za niewielką kwotę wspierać polskich twórców. Zacznijmy od komiksów, które są za darmo. Za darmo umarło, aczkolwiek żyje raz na jakiś czas. Tutaj akurat przyniosłem do radia komiks, który był rozdawany za darmo na festiwalu Komiksowa Warszawa w 2013 roku. Tim i Miki w Krainie Psikusów. Autorami są Dominik Szcześnia, który jest odpowiedzialny za scenariusz, Piotr Nowacki odpowiedzialny za kontur oraz Sebastian Skrobol, który dodał temu komiksowi barw. Tymi Miki w Krainie Psikusów brzmi jak komiks dla dzieci i faktycznie, uwaga, uwaga, to jest komiks dla dzieci, aczkolwiek jest dosyć inteligentny scenariusz, ponieważ i czytelnicy dorośli, tak jak przy oglądaniu Shreka, że i ci najmłodsi mają zabawę, ponieważ no to jest historia dopasowana dla nich, aczkolwiek jest parę ukrytych gagów, parę takich motywów, które biją w oczy właśnie temu czytelnikowi dojrzalszemu. Jak najbardziej przyzwoita historia. Mamy dwóch młodych chłopaków, Tima i Mikiego. I misja jest taka, że nagle zniknęli wszyscy dorośli. No jest problem, no i trzeba tych dorosłych odnaleźć. No i wchodzą do krainy fantastycznej, spotykają różnych
innych postaci, na przykład bohaterów, na przykład Kapitana Marsz czy Brewkę, tudzież Czarnego Bossmana. Jest jeszcze Zły Lord, który więzi wszystkich rodziców. Jak się okazuje, to jest bardzo przewrotna lektura i pomimo tego, że tutaj bohaterowie brzmią na takie mroczne teksówki, właśnie Kapitan Marsz czy Brewka, Czarny Bossman, to tak na dobrą sprawę to są pozytywne postaci. Nie ma tutaj żadnej przemocy, żadnych wulgaryzmów. To jest dosyć trudne, no nie ukrywajmy, jak włączymy jakiś ten program telewizyjny, telewizję z kreskówkami, no to dla dzieciaków no wszędzie się piorą po mordach, krew się leje strumieniami, no dobra, trochę przesadzam, krwi akurat jest niewiele, no aczkolwiek jest ta przemoc i teraz mamy w modzie, żeby jednak od tych komiksów, od tych filmów, od przemocy odejść i żeby było wszystko fajnie, ludzie się kochali, aczkolwiek to jest dosyć trudne, ponieważ wydaje się, że niewiele historii można powiedzieć w ten sposób. No jak się okazuje, jeśli jest dobry scenarzysta, to potrafi sobie poradzić, potrafi wciągnąć do lektury i jak najbardziej w tym momencie to się chwali. Tim Miki w Krainie Psikusów. Ja mam parę komiksów jeszcze, przywiozłem sobie z tej Warszawy, tam rozdawałem je w różnych okazjach. Jeśli chcecie, to już nawet nie jest żaden konkurs. Jeśli chcecie, jesteście z Poznania, coś, dajcie mi znak. Prosto z kadru na Facebooku możecie napisać, możecie bezpośrednio do mnie, możecie na maila prosto z kadru maupafera.pl i ja wam po prostu zostawię, sobie odbierzecie w Radio Elegancko. Jeśli na przykład teraz siedzicie w akademiku, to może ktoś z was może zejść i sobie też odebrać tutaj w radio jak najbardziej, jeśli macie ochotę. Tymi Miki w Krainie Psikusów. Właśnie, jak już jesteśmy przy konkursach, to ja sobie przypomniałem, no nie, dobra, pamiętałem cały czas, ale w zeszłym tygodniu rozpocząłem konkurs. Do wygrania był Thomas, Diabelski Pakt z wydawnictwa Sinqua Nun i konkurs wygrywa Jan Klein i do ciebie właśnie, Janie, idzie owy komiks. Gratuluję i dzięki za wzięcie udziału. Także póki co przypominam, jeśli chcecie komiks, który był rozdawany na Festiwalu Komiksowa Warszawa, to zapraszam, piszcie na prosto z kadru na Facebooku, cokolwiek możecie teraz zejść, a przed wami kolejny kawałek muzyczny. Ziny, czyli rzeczy, które nie posiadają swojego numeru oficjalnego, można je dostać w tajemniczych miejscach od ludzi zamaskowanych w ciemnym wielkim płaszczu, którzy właśnie z zapazuchy wyjmują te komiksiki i wręczają za ciężkie pieniądze zarobione przez was. W każdym razie ziny to jest bardzo ciekawe zjawisko. Ja osobiście zawsze po konwentach latam i w pierwszej kolejności łapię te wszystkie ziny, bo to są rzeczy, które ludzie robią z potrzeby swojej, z tego, że no, gdzieś tam w ich mają potrzebę tego, żeby spełniać się w formie komiksów, żeby te komiksy tworzyć i nie patrząc w tym momencie na to, czy to nie wiadomo jaką popularność zdobędzie, no bo jak to jest zin, to jest niewielki nakład i też dystrybucja dosyć ograniczona. Także to jest coś pięknego, aczkolwiek ziny również charakteryzują się tym, że no nie przykłada się do nich takiej wagi, takiej pracy, no jak można do normalnych albumów. W sensie, że ci sami twórcy, jakby mieli zrobić coś na poważnie, to prawdopodobnie daliby z siebie dużo więcej niż w trakcie tworzenia zinów, aczkolwiek to ma też oczywiście swój rok. Są pewni twórcy, którzy regularnie coś robią. Zacznę może mało zin, znaczy akurat określenie zin nie będzie pasować w 100% do tego człowieka, ponieważ on to swój numer ISBN ma, aczkolwiek mam tutaj na myśli Dema, który jest świetnym przykładem na to, że jednak można na komiksach, znaczy można zasłynąć tworząc komiksy i te komiksy dalej ciągnąć. I Dem, Atlas Zwierząt ostatnio wyszedł. Zapraszam was w sumie na stronę demland.info, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam, demland.info. Tutaj znajdziecie wszystko właśnie, co Jakub Dębski tworzy. To są filmiki, komiksy, różne różności. Możecie też znaleźć w internecie stronę Duża Naraz Ilość Psów. Trudna nazwa. W każdym razie tam są rocznikami po prostu jego komiksy. On tego tworzy hurtowo. Dlaczego?
Ponieważ no, ma bardzo minimalistyczną kreskę, co nie wymaga od niego wielkiego nakładu pracy i tak na dobrą sprawę komiksy przelewa od razu momentalnie, jeśli ma jakiś pomysł, jakąś ideę, trafiła go ta iskra, to w tym momencie siada i w ciągu paru chwil na dobrą sprawę mamy już gotowy komiks. Dem ostatnio wydał sobie Atlas Zwierząt. Ja ten Atlas Zwierząt sobie sprawiłem. Jestem o tyle uradowany, ponieważ on zawsze tak tworzył własny świat. Demland. Okej, Demland to jest nazwa jego strony, portalu załóżmy. No, pod tym się podpisuje. Aczkolwiek Demland to też brzmi jak taka kraina wymyślona przez Jakuba, gdzie po prostu są specyficzni bohaterowie, specyficzne, nie wiem, miejsca, społeczeństwo, prawa. Wiecie, o co chodzi. Tak samo jak jest na przykład świat Disneya, jest Kaczogród i tam wszyscy są zwierzętami, tam mają swoje własne prawa, tak samo jest Demland. I on stworzył coś takiego, jakby zadrwił ze swojej twórczości, tak ja to przynajmniej odbieram, ponieważ on tutaj prezentuje zwierzęta, Atlas Zwierząt, no jak sam tytuł mówi. I mamy na przykład kota, psa i się okazuje, że to są dwa podstawowe zwierzaki, dwa podstawowe gatunki, od których odchodzą kolejne. No i dowcip polega na tym, że jak dochodzimy na przykład do człowieka, to mamy rysunek, że jest taki typowy patyczak Dema. No tak, no wiecie, no patyczaki każdy z was rysował pewnie w zeszycie na marginesie w trakcie lekcji matematyki czy języka polskiego. No w każdym razie mamy rysunek człowieka człowiek patykowy oraz człowiek wypełniony. Ponieważ na dwa różne sposoby on rysuje po prostu w swoich komiksach. I moim zdaniem to jest akurat fajnie, że taki atlas powstał, ponieważ jakby to jest pierwszy krok ku temu, że on faktycznie tworzy jakiś swój własny świat. No i mam nadzieję, oczekuję, że kolejne publikacje będą również jakby zamknięte, czy nie, inaczej. Że również on jakby będzie kreował swój własny świat, ponieważ każdy komiks wydaje się oderwany od reszty. No i tak jest, no, znaczy nie wydaje się, tak po prostu jest, ponieważ to są krótkie skecze. Aczkolwiek fajnie jakby to wszystko w jakiś tam sposób miało miejsce w jednym świecie. Być może on pójdzie w tą stronę. Co tutaj dalej mam? Ostatnio sobie sprawiłem również dwa ziny, nakład 30 sztuk, normalnie szaleństwo. No, taki duży kraj jak Polska, 30 sztuk, to się naprawdę wydaje mikro nakład i to jest aż wstyd, że ludzie nie czytają komiksów i takie nakłady są. Same jak zrobiłem sobie gołębie, no, kserówka zwykła, też zbiór pasków, dałem 50 sztuk i się bałem, że po prostu nie znajdzie się 50 Polaków, którzy będą chcieli to wziąć do ręki i przeczytać. W każdym razie ja akurat sobie sprawiłem dwa ziny pani Edyty Bystroń, która podpisuje się pseudonimem May. Ona stworzyła ostatnio Ja i moje kredki oraz Dziwadła. Dziwadła są fajne, to ma też podtytuł. No i to są takie krótkie zeszyty, aczkolwiek dobra. Po kolei Dziwadła to jest historia już taka trochę dłuższa, zamknięta całość. Mamy trójkę bohaterów. I są to Robert, Emilia oraz Gabriel. No i każdy z nich się wyróżnia czymś od swoich rówieśników w szkole. No i oni są piętnowani. Mamy nawet lekcję o tolerancji. Czym jest tolerancja? Się okazuje, że tolerancja jest. Piękna pani nauczyciel mówi o tolerancji, a nie widzi tego, że cała klasa nie toleruje jednego tam ucznia. Potem dwóch uczniów, bo dochodzi ta cała Emilia. Komiks właśnie ma to zaprezentować, że jednak ci ludzie, którzy są inni, też są piękni na swój własny sposób. I o tym jest historia. Dosyć hardkorowe społeczeństwo, ponieważ no, nie wiem, w której szkole dzieci oblewają się moczem, jeśli kogoś nie lubią. W każdym razie w tym świecie jak najbardziej. Zaś Zin, Ja i moje kredki to też bardzo taki, to zbiór komiksów. 9 mamy króciutkich właśnie historyjek na różne tematy i do każdego z tyłu mamy podpis, ciekawostki w zasadzie, jakiś tekst, dlaczego ten komiks powstał, czym on jest, jakąś ciekawostkę i jak na przykład jest poranek, gdzie się autorka przyznaje, że była na warsztatach ze Śledzińskim, Michałem Śledzińskim i bardzo szybko zrobiła ten komiks, ale bała się go pokazać, tutaj komiks Poranek.
bała się go pokazać i wyszła z tych warsztatów, bo się przestraszyła, zestresowała się dziewczyna. Także przelewa swoją twórczość własną, ma tutaj specyficzne poczucie humoru. No jak macie ochotę zobaczyć, no to ja przypominam, Ja i moje kredki oraz, gdzie to jest, Dziwadła są fajne. Pani Edyta ma jeszcze swoją stronę internetową, przeczytam, www.mei.art.pl oraz www.meigotuje.blogspot.com. Jeszcze raz powtórzę, mei.art.pl oraz meigotuje.blogspot.com. Tam was zapraszam do kolejnych komiksów, przejdziemy już za chwileczkę. Ogółem komiks Ty i Miki w Krainie Psikusów już wyszedł. Już właśnie w międzyczasie jeden ze słuchaczy odebrał. Aczkolwiek przypominam, że parę jeszcze mam u siebie w domu, także jeśli chcielibyście dostać komiks, jesteście z Poznania, jak najbardziej dajcie mi znać, to ja po prostu wam zostawię w radiu, sobie przyjdziecie, odbierzecie. Jeśli mówimy o zinach, no to oczywiście musi paść nazwa Złote Kurczaki 2013, czyli pierwszy polski gala, nie, czekaj, jak to nazwać, nagroda dla niezależnych artystów wydanych, wydawnictw komiksowych w Polsce. W ogóle wielka gala Złotych Kurczaków, bo to ma nazwę angielską. I tak jest wydarzenie na Facebooku 18 stycznia. Jest we Wrocławiu, będzie to cała gala. W ogóle wydarzenie się z tego zrobiło niesamowite, ponieważ już tutaj obecność zgłosiła parę, znaczy no, parę osób już zgłosiło swoją obecność na tej gali, już się robią z tego warsztaty, jakaś giełda. Ogółem na czym polega gala? No to jest, jeśli macie swoje ulubione ziny, swojego twórcę niezależnego, czyli to takich, którzy nie mają właśnie tego numeru ISBN na swoich publikacjach, w tym momencie dem odpada, to możecie pisać maila, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie są kategorie komiks, zin, artysta, scenariusz, cover, okładka. Propozycje wydawnictw prosimy wysyłać na adres recepcja@bazgrole.com. Jest jeszcze skład jury, w które do skład wchodzą Agata Wawreniuk, Jacek Gdaniec, Szymon Holzman, Jacek Istat Jastrząbski oraz Michał Śledziński. I czym są Bazgrole? Bazgrole to też jest w zasadzie grupa ludzi, którzy od paru lat wydają komiksy całkiem nieregularnie, przynajmniej ja odnotowałem, że tak w różnych porach wychodzą, ale rzeczy moim zdaniem bardzo fajne, świetne. Ja się wychowałem na tym, można powiedzieć, w liceum. Właśnie z pasją zaczytywałem się w takie komiksy jak Sikalafo, Ciach Bajera i to były czasy, kiedy się po prostu wymieniało z kumplami komiksami w szkole i przerzucało się tymi tekstami. I akurat tutaj ekipa z Bazgroli to są obok Minkiewiczów twórcy, którzy w bardzo egzotyczny sposób potrafią wulgaryzmy polskie wykorzystywać i rozwijać i tworzyć w ogóle własne. No cuda nie widy, przyjemności przy lekturze jest co niemiara oczywiście, jeśli ktoś lubi tego typu humor dosyć absurdalny. I jak najbardziej polecam, jest nawet, jest strona na Facebooku Bazgrole przez 2L, także jak najbardziej zachęcam, żeby zapoznać się z tym, co oferuje to małe, niewielkie wydawnictwo. A jak już jesteśmy przy takich właśnie grupach, takich wydawnictwach, to akurat też nie będą ziny, tak muszę zerknąć, czy to ma numer. Tak, też ma numer ISBN, kurczę, to miało być... Tak wszedłem w te ziny, aczkolwiek o tych zinach dzisiaj w audycji jest dosyć niewiele, aczkolwiek przypominam temat, że w jaki sposób, jak tanio można wspierać polskich twórców. Także przechodzimy do wydawnictwa A Ty, tak to się zwie. I oni również wydają, chłopaki, komiksiki po taniości, no zazwyczaj na konwentach i też astronomiczne nakłady, 300 sztuk. To jest przerażające dla mnie. To nie są komiksy słabe, złe, brzydkie. Są bardzo nawet fajnie wydane, jak na tą cenę, jak na ten format. Aczkolwiek 300 sztuk mnie to czasem przeraża. Jesteśmy wielomilionowym krajem, gdzie no, ludzie nie, no, no mają po prostu potrzeby różne, owszem, i czyta się komiksy, jednak... Nie czyta, nie kupujecie tych komiksów. To jest dla mnie zadziwiające.
Nie mówię, żeby wszystkie brać, jak leci hurtowo i potem narzekać, że nie można ogarnąć wszystkiego, co jest na rynku. Nie, ale mieć swoje coś ulubione, jakieś serie, których się trzymać i jakiś tam regularny... w regularnych odstępach czasu brać te komiksy do ręki i poznawać nowych twórców. W każdym razie, a ty mam w swoim dorobku parę pozycji. Trzymałem się Szybkiego Lestera, co wyszło już 3 zeszyty. No o tym, to o tym komiksie za bardzo nie mogę powiedzieć na antenie nic, ponieważ głównym bohaterem jest dealer narkotyków. I on tutaj właśnie tego typu klimaty. Gangsterka, mroczne oblicze społeczeństwa, no i też humor, trochę wulgaryzmów, coś, co nie każdemu przypadnie do gustu, no ja nie mogę nic więcej, nie mogę propagować pewnych treści w radio o tej porze, zwłaszcza także Szybkiego Lestera odstawimy na bok. Co jeszcze ciekawego ostatnio wydali w Łodzi w październiku, na przykład Łowca Anny Heleny Szymborskiej oraz Łukasza Muniowskiego, komiks o dziewczynie. Dosyć też absurdalne. W ogóle z tego, co zauważyłem, dużo jest takich absurdalnych komiksów, które tutaj przyniosłem, zwłaszcza dzisiaj. I wszystkie te ziny, wszystkie te małoformatowe rzeczy są takie dosyć właśnie egzotyczne. Nie ma takich historii przyziemnych. Aczkolwiek dobra, o czym jest Łowca? Jest sobie pani na oko pankowa, która ucieka przed protestującymi ludźmi, którzy, jeśli dobrze widzę, protestują, żeby psy mogły wypróżniać się na trawniki i że psie fekalia są jak najbardziej zdrowe dla tych trawników. Jest rewelacyjna scena, kiedy to protestujący chwytają swoje pupile, swoje psiaki i ściskając, strzelają właśnie tymi odchodami w naszą bohaterkę, która ucieka do pomieszczenia, gdzie akurat jest tajny zwariowany naukowiec. Wszyscy naukowcy są zazwyczaj zwariowani, ma pomocnicę i akurat chcą dokonać eksperymentu, który im wychodzi i dziewczyna, nasza główna bohaterka, którą poznajemy już na pierwszej stronie komiksu, zamienia się w owce i trafia do jakiegoś równie absurdalnego jakiego to można nazwać, na takiego dosyć świata, no absurdalne to jest dobre określenie, ponieważ po lekturze pierwszego zeszytu nie do końca wiem, co to jest za świat, jakie to są mechanizmy, jaki cel ma Łowca, która osobiście też nie stroni od różnych używek, no jest też słodziutko rysowana, zawsze jak się uśmiecha, to ma ten przyjemny dla oka pyszczek. Także dosyć surrealistyczny świat Łowcy, bardzo ładnie narysowane i to mamy od Aty. Aczkolwiek myślę, że wizytówką tego wydawnictwa jest Biceps. Biceps to jest... No też nie chcę tutaj wchodzić w kontrowersyjne nazewnictwo, ponieważ już były swego rodzaju kłótnie na różnych forach, czy dane, nie wiem jak nazwać, właśnie czy to, co trzymam w rękach, to jest magazyn komiksowy, czy to jednak nie jest magazyn komiksowy? Czy to jest zin, czy to nie jest zin? Jak to nazwać? Dobra, będę się posiłkował nazwą magazyn komiksowy, ponieważ na takowy on mi wygląda i w tym momencie już pomijam jakieś aspekty techniczne, prawne i różnego rodzaju. Aczkolwiek Biceps to jest taka bardziej undergroundowa wersja zeszytów komiksowych i akurat również z okazji 10-lecia twórczości Piotra Nowackiego mamy z tyłu zeszyciki komiksowe, co jest takim już wyraźnym mrugnięciem oka do publikacji zeszytów komiksowych i w środku mamy na zmianę komiksy, teksty o komiksach, podsumowanie, jakieś obserwacje, znowu komiksy, jeszcze więcej komiksów, relacje z jakiejś imprezy, kolejne komiksy, recenzje komiksów. Ja byłem bardzo, to się fajnie czyta. Co cechuje Biceps, przynajmniej ostatnie numery, to, że są tutaj pewne ataki na poszczególne komiksy, recenzja na przykład Rycerza Cierniastego Krzewu. Mamy też tekst z Frąckiewicza, który jest odpowiedzią na tekst Tomasza Pstrągowskiego o poziomie recenzji w Polsce. I ogółem ten Biceps polecałbym ludziom, którzy jakby chcą wejść w świat komiksowy,
ale w jakiś tam sposób, nie wiem, do tej pory już tego nie zrobili. Środowisko komiksowe, że nie wiem, dla ludzi, którzy boją się podejść do tych ludzi, się przywitać, przedstawić, powiedzieć, że też się przyznać do tego, że czytam komiksy i wejść w ten cały świat, to całe środowisko. No, myślę, że to jest pierwszy krok, od którego można rozpocząć właśnie przygodę, zobaczyć w jaki sposób to działa, poznać ocenę, opinię poszczególnych ludzi, no i przy tym się dobrze bawić. Bardzo fajnie, że Biceps powstał. Trzymam kciuki, żeby chłopaki dalej się rozwijali na Zignolu. Jak wejdziecie, znajdziecie Zignola w internecie albo na Facebooku, to jest wywiad z wydawcami, z Aty, z trójką właśnie dzielnych młodych chłopaków, którzy mówią o tym, że robią to wszystko z pasji. Ja też mówię z pasji i mam nadzieję, że też zarazicie się tą pasją i weźmiecie taki Biceps do ręki. Też akurat gruby jest ten magazyn, no i na szczęście nie będzie to za wielką mordęgą dla waszego portfela. Zróbmy sobie kolejną przerwę i do kolejnych komiksów wracamy już za chwileczkę. Mówiłem przed chwilą o grupie Bazgrole, wydawnictwo Bazgrole, tam grupa twórców i jeden z was, jeden ze słuchaczy, Andrzej, mi właśnie zwrócił uwagę na to, że na Facebooku jednak jest trochę tych Bazgroli, aczkolwiek jak wpiszecie w wyszukiwarce wydawnictwo Bazgrole przez 2L, to ten z awatarem Złotego Kurczaka to jest właśnie to, o co mi chodzi. Tam możecie śledzić właśnie poczynania chłopaków na bieżąco. Aczkolwiek jeszcze, jak ja tutaj sobie wziąłem Handmade do radia, to mogę wam podyktować jedną stronę, jak już siedzicie przed kompem. Handmazin.blogspot.com. Czyli ogólnie z blogspotu, ale Handmazin. handmazin.blogspot.com. Tam znajdziecie. Przejdźmy teraz do kolejnego tomu. Jak to nazwać? Magazyn? On tutaj jest jakiś... Chodzi mi o Profanum. Profanum z dolnej półki. To jest też zbiorek z komiksami. To są już dłuższe historie. No i też myślałem, że to jest jakiś dobry żart właśnie, jeśli chodzi o ilość komiksu, jaką mamy i po prostu cenę tego tomiku. No 127 stron komiksów, jeszcze na końcu przepisy o autorach. I to dobrych komiksów, bardzo fajnych. Na poziomie dolna półka naprawdę daje radę. Profanum. Trzymam kciuki, żeby chłopakom się udało, żeby Robert Sienicki mógł co roku, czy co jaki okres czasu on sobie obrał, zapinać wszystko na ostatni guzik i wrzucać na rynek kolejny Profanum. I również was gorąco zachęcam, że jeśli chcielibyście zobaczyć polski komiks, no to jest świetny przekór, ponieważ mamy gruby tom, a w środku jest parę fajnych komiksów. Twórców mogę przeczytać, wziąłem drugi tom, jest na przykład Butz Kartofel, tak się nazywa komiks Tomasza Grządziela. Jest Krzysztof Małecki z komiksem Robaczywy Jabłka. On, Tomasza Kątnego oraz Rafała Szłapy. Grand Banda, Marka Lachowicza, Centrum Reparacji, Rafała Kołsuta oraz Janusza Wyżykowskiego i But z lewej nogi Grzegorza Janusza i Piotra Michalczyka. Praktycznie wam te nazwiska nie będą nic póki co mówiły, aczkolwiek jeśli weźmiecie te Profanum do ręki, przeczytacie, to myślę, że siłą rzeczy zapamiętacie, bo jednak te komiksy są na tak dobrym poziomie, zachwycają, że można po prostu aż zapamiętać nazwiska tych twórców. Także gorąco zachęcam, żebyście w 2014 roku, ponieważ na pewno wszyscy z was macie takie noworoczne postanowienie, żeby czytać więcej komiksów i lepiej wspierać polskich twórców, także zachęcam, żeby brać Bicepsy oraz Profanum do ręki. Przejdźmy już na zakończenie. Przyniosłem dwa takie większe albumy. Chciałem jeszcze zdążyć coś o nich powiedzieć, ponieważ również warto. Akurat zaczniemy od wydawnictwa Zinzin Press i tajemnice Fabryk Bromberg. Tajemnice Dag Fabryk Bromberg. Ogólnie to jest seria, no Zinzin Press specjalizuje się w komiksach historycznych i jak zwykle w każdej publikacji z poznańskiego wydawnictwa mamy z tyłu opis, przepiski, trochę tekstu, o czym w ogóle jest ten komiks, nakreślenie całej sytuacji historycznej. No i możemy się dowiedzieć, że to jest właśnie Dag Fabryk Bromberg, to była fabryka,
która pod Bydgoszczą, tam Niemcy produkowali broń. I historia tego komiksu to jest właśnie grupka Polaków, którzy pomagają uciec angielskim lotnikom. Coś wam to mówi? Tak, taka jest po części scenariusz. Jest obóz jeniecki, tam są brytyjscy żołnierze, oni pomagają im uciec i w drugim tomie, znaczy w drugim zeszycie, no tom to jest jednak coś grubego, to jest konkretny zeszyt. Mamy również akcję, żeby dokonać sabotażu w tej całej fabryce oraz zrobić zamach na kolej. Dwie akcyjki. Autorami są, właśnie o autorach trzeba coś powiedzieć, no przecież. Za scenariusz odpowiedzialny jest Maciej Jasiński, za rysunki Jacek Michalski. I Jacek Michalski bardzo fajnie rysuje. No widać, że za pomocą tableta na komputerze śmigaczkolwiek no ma dosyć porządny warsztat. Komiks utrzymany właśnie w realistycznej szacie graficznej, monochromatyczna. Monochromatyczny, barwno-czerń i biel po prostu w tym komiksie. Ma być jeszcze część trzecia, także dla wszystkich, wszystkim fanom komiksu historycznego gorąco polecam. Przejdźmy jeszcze do kolejnego albumu, który też z Bydgoszczą ma coś wspólnego. Mowa tutaj o z archiwum Jerzego Wróblewskiego. To jest też bardzo fajna publikacja. Również nie jest to przerażające cenowo. Wydawnictwo komiksowe, to jest inne wydawnictwo, wydało na początku 2013 roku taki tom Dawny Komiks Polski. Tam były historyjki obrazkowe z dwudziestolecia międzywojennego i to był początek, to miał być początek właśnie takiej serii starych komiksów polskich, właśnie których no, nikt z nas nie ma prawa pamiętać, bo nawet nas na świecie nie było, jak te komiksy się ukazywały. I wydawnictwo Ongrys, dobrze mówię? Na pewno dobrze mówię. Pokusiło się o to, żeby właśnie wydać dwa albumiki z archiwum Jerzego Wróblewskiego. Kim był Jerzy Wróblewski? No to jest też świetny rysownik, który... No tutaj mamy akurat na przypiski i na końcu również pokaźny artykuł. Cała ta historia Jerzego Wróblewskiego, jak on to trafił z liceum plastycznego do Dziennika Wieczornego, gdzie publikował komiksy. Zilustrował blisko 70 historii, które miały łącznie ponad 4000 odcinków. Przez prawie 20 lat współpracy z Dziennikiem Wieczornym tyle natworzył tych komiksów. No coś pięknego, kawał historii. Historie, komiksy on zaczął produkować od 1959 roku, także również stare pozycje. I w pierwszym tomie mamy dwie historie. James Hart oraz Nie z tej ziemi. James Hart to jest historia detektywa Jamesa Harta, który został przez grupę złodziei, złych ludzi porwany. Później jeden z tych złych ludzi został, jako James Hart właśnie miał dokonać kradzieży. I mamy pościgi. Bardzo fajna szata graficzna i tutaj muszę też przyznać, że tutaj widać wpływ komiksu amerykańskiego na właśnie pracę Jerzego Wróblewskiego. A drugą historyjkę, Nie z tej ziemi, no to jest już bardziej humorystyczna przygoda ziemian, którzy lecą w kosmos na obcą planetę. I na tej obcej planecie oczywiście są kosmici, sympatyczni kosmici, którzy mają własne problemy z inną grupą kosmitów. I nasi naukowcy chcą najpierw pobrać, no, przylecieli na tą planetę po to, żeby pobrać próbki Ziemi, ale w ostateczności pomagają naszym sympatycznym kosmitom i zabierają jednego z nich na Ziemię. Historia, która była, może konkurować z komiksem Kajtek i Koko w kosmosie Janusza Christy, no aczkolwiek na pewno nie może konkurować objętością, ponieważ tu jest paręnaście stron, a Janusz Christa, jak pamiętamy, to on ciskał no, setkami, tysiącami. Po prostu Kajtek i Koko w kosmosie to jest oficjalnie najdłuższy komiks w historii polskiego komiksu. W każdym razie powrót do historii. Jak się okazało, nakład był i znikł. Po prostu pojawił się na festiwalu, nie festiwal, na MFK. To jest Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. O, tak to się nazywa, pełna nazwa. Tam się pojawił i się okazało, że nakład wyparował, zniknął, rozszedł się. Jak ciepłe bułeczki, teraz mamy dodruk. Także wychodzi na to, że powrót do klasyków
To jest strzał w dziesiątkę. Ja również z wielką przyjemnością zawsze biorę rzeczy takie do ręki, których po prostu nie miałem prawa czytać właśnie w tamtych latach, kiedy te komiksy się ukazywały i kiedy to ludzie mogli czytać je po prostu z wypiekami na twarzy i właśnie na bieżąco. I to też nie daje za mocno po kieszeni. Także mam nadzieję, że w 2014 roku każdy z was w jakiś tam sposób większy czy mniejszy będzie wspierać polskich twórców. Ja jeszcze raz przypomnę, w pierwszej kolejności polecam, żeby szukać Profanum z wydawnictwa Dolna Półka. Bardzo gorąco. To jest kawał świetnej roboty. Będziecie zadowoleni. Potem z wydawnictwa Aty polecam gorąco Biceps. Też myślę, że ma to wpływ na rozwój komiksu, teksty i wszystko przeplatane komiksami, spoko. Jeśli już jesteście, lubicie czytać o komiksie, to gorąco też polecam zeszyty komiksowe, które tutaj wspomniałem. No i są pewne grupy, które, znaczy twórcy skupiający się w pewnych grupach, wydawnictwo Aty, Bazgrole, Ekipa Maszyna. Polecam gorąco, żeby właśnie naprawdę wspierać, żeby oni wiedzieli, że ludzie czytają te komiksy, żebyśmy się rozwijali i żeby to po prostu miało ręce i nogi, żeby pięknie nam się żyło w tym kraju. No jeszcze wspomnę, że na końcu z wydawnictwa Zenzin Press przedstawiłem tajemnicę Dark Fabric Bromberg oraz z wydawnictwa Ongryz z archiwum Jerzego Wróblewskiego tom pierwszy. Już tylko sprawdzę, czy faktycznie... Tak, wydawnictwo Ongryz. Dobrze, nie pomyliłem się, bo trochę z pamięci jechałem. I tak, 2013 rok mija. Za tydzień będziemy mieć podsumowania dorobku komiksiarzy u nas w kraju. Za tydzień już swoją obecność zapowiedział Sebastian Franckiewicz. Ja postaram się jeszcze ścigać wydawców, żeby też powiedzieli wam, jak oni to widzą rok 2013 i co planują na 2014. Ale póki co żegnamy się. Ostatnia audycja w tym roku. Żegna się z wami Wojtek Iwanik oraz mówiący do mikrofonu Filip Bąk. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Boom.